Witam Was, moi kochani. Dzisiaj poruszymy sobie w tym kolejnym już nagraniu temat, który został zasygnalizowany już wcześniej przy okazji modlitwy, mianowicie pojęcie czystości obrzędowej. Dzisiaj omówimy sobie, dlaczego, co to jest czystość obrzędowa i dlaczego to właściwie jest ważne. Omówimy sobie wynikające zarówno z przekazów tradycyjnych, jak i z zastosowania logiki animistycznej i już dzisiejszej refleksji duchowej, jakie są potencjalnie niebezpieczne sytuacje, tutaj też troszeczkę wykraczając tak naprawdę poza samo pojęcie tej czystości, ale poruszając się w obszarze potencjalnych zagrożeń, jak dla naszego dobrostanu egzystencjalno-duchowego, czyli tabu i skalania. A zakończymy dzisiejsze nagranie tematem przywracania takiej utraconej czystości obrzędowej, czyli zajmiemy się troszeczkę metodami podstawowego oczyszczania. A więc przechodząc do rzeczy, jeżeli chcemy omawiać czystość obrzędową, a więc pewien stan istoty ludzkiej i nie tylko, to musimy się zastanowić nad tym, z czego się jako byty, jako istoty składamy. Wyróżnimy tu sobie trzy podstawowe elementy, z których pierwszym, najbardziej oczywistym, którego nie trzeba tutaj chyba bliżej wyjaśniać, jest nasze fizyczne ciało stanowiące podstawowe narzędzie działania w otaczającej nas cielesnej rzeczywistości. Drugim elementem, który będziemy umawiać zbiorczo, elementem niematerialnym jest duch. Niektóre systemy wprowadzają tu jeszcze rozróżnienie na dwa elementy, czyli między duszę oraz intelektualny umysł. My nie będziemy dzisiaj takiego rozróżnienia potrzebować, ani wnikania w tego typu rozważania. Tak samo nie będziemy dzisiaj wchodzić w obecne w mistykach dalekowschodnich przede wszystkim i chyba w większości ezoteryk zachodnich, szczegóły tak zwanej fizjologii subtelnej, czyli czakry, ciała eteryczne, astralne, kanały itd. Dzisiaj wystarczy nam do szczęścia stwierdzenie, że człowiek posiada element niefizyczny, który będziemy nazywać ogólnie duszą. I to są te dwa elementy, które tylko pozornie wyczerpują temat, ponieważ jako żywo nikt nigdy nie widział bytu doskonale izolowanego, laboratoryjnego i transcendentnego wobec całej rzeczywistości. Czyli każdy rzeczywisty byt, w tym my sami, będzie również w bardzo wysokim stopniu definiowany przez sieć związków łączących go z całą otaczającą rzeczywistością. I to będą zarówno związki z innymi ludźmi, sytuacje, w których się ustawiamy, nasze relacje ze środowiskiem, zarówno przyrodniczym, jak i nawet miejskim, pozornie nieożywionym. Mówię pozornie, bo poczuwam się do filozofii animistycznej, widzącej potencjalnie samoświadomą duszę w całości bytu. O tym zresztą będziemy sobie za kilka spotkań mówić szerzej. Ale również, a może z punktu widzenia wiary rodzimej przede wszystkim, naszych relacji z bogami i z przodkami. A więc istotę ludzką chcielibyśmy tu przedstawić jako składającą się z części fizycznej, z części niefizycznej, duchowej oraz z sieci związków, które tę jednostkę łączą z pozostałym światem. I jeżeli chcemy zdefiniować czystość obrzędową jako pewien stan tej całości, to będziemy tutaj mówić w kontekście pewnego celu religijnego, który wiara rodzima, taką jaką my tu prezentujemy, jednostce wyznacza. Mianowicie jest to zbliżanie się do bogów.
Zbliżanie się pojęte dosyć szeroko, o tym zresztą również będziemy sobie na przyszłych spotkaniach mówić trochę bliżej. Na dzisiaj wystarczy nam to zarysowane dosyć hasłowo, jako zbliżanie się zarówno przez oddawanie czci kultowej w kulcie religijnym, oraz przez wypełnianie boskiego archetypu. Dodatkowym celem, który możemy tu jednostce postawić i który wynika wprost z danych tradycyjnych, jest przyczynianie się do podtrzymywania ładu kosmicznego, który bogowie światu nadali, do porządku otaczającej nas rzeczywistości. Tradycja i historia religii głównego narzędzia, które temu celowi służy, upatruje w wypełnianiu obrzędowości dorocznej, natomiast, jak stanie się jasne w kolejnych spotkaniach, istnieje kilka dodatkowych ścieżek, narzędzi, którymi człowiek może, a nawet powinien się do takiego ładu kosmicznego całą swoją postawą i zachowaniem przyczyniać, ale dzisiaj skupimy się na podstawowej rzeczy, czyli na stanie jednostki, jakim jest czystość obrzędowa. Już gotowi będziemy stwierdzić, że będzie to taki stan tego całego układu, jakim uczyniliśmy jednostkę, z jej stroną fizyczną, niefizyczną i sieci powiązań, który sprzyja wypełnianiu przez nią celu religijnego, czyli zbliżania się do bogów oraz podtrzymywania ładu kosmicznego. Oprócz tego możemy też stwierdzić, że czystość tego typu jest również stanem, który sprzyja bardzo potocznie pojętemu dobrostanowi jednostki i zdrowiu i szczęściu. Także ma to również wymiar przyziemny, potoczny i dosyć praktyczny. Zgodnie z obietnicą przejdziemy teraz do tak naprawdę ogólnikowego przeglądu tabu, których przestrzeganie jest zalecane w dużej mierze przez tradycje i które ma swoje uzasadnienie i których naruszenie może nie do końca zawsze jest słusznie rozpatrywać w kontekście utraty czystości obrzędowej jako takiej, natomiast których naruszenie zawsze niesie ze sobą skutki potencjalnie groźne, a więc mogące w sposób nawet pośredni się do owej czystości utraty przyczynić. Stąd też uznałem za stosowne je zasygnalizować również dzisiaj i pozwoliłem sobie je podzielić bardzo roboczo na kilka dosyć luźno zdefiniowanych grup, z których pierwszą będzie swoista etykieta zachowania się człowieka wobec sił sakralnych, przede wszystkim tych obecnych namacalnie w naszym życiu, dobrze widocznych, jako ciał niebieskich, żywiołów czy niektórych gatunków zwierząt. Z tradycji słowiańskich dobrze znamy zakazy wskazywania słoneczka czy miesiączka palcem z motywacją, ażeby Bogu oczu nie wykłuć. Znamy również zakazy wyrzucania śmieci w ich kierunku, czy w przypadku ognia i wody wyrzucania do nich, a zwłaszcza oddawania moczu, co w przypadku wody zapis bodajże wschodniosłowiański wprost określa w ten sposób, że kto oddaje mocz do rzeki, ten naszcza w oczy własnej matce, co jest wprost nawiązaniem do lokowania właśnie za wodą zaświatów. Również w odniesieniu do Matki Ziemi mamy szereg tego typu etykietowych spraw, czyli kiedy ujawniają się one przede wszystkim na wiosnę, kiedy jako brzemienna kobieta, ta Matka Ziemia, ma wydać z siebie życie. Niedozwolone jest bicie jej, wbijanie w nią kołków, a nawet splunięcie czy upadek
przypadkowy na nią wymagają przeprosin. Co więcej, nawet niedozwolone czy niewskazane jest wyrywanie bezsensowne z ziemi trawy, bo jest to przyrównywane przez dane tradycyjne do wyrywania włosów własnej matce. Wspomniałem również o tabu chroniącym różne gatunki zwierząt. Tu najbardziej uwidacznia się to wobec zaskrońca, który w wielu stronach Słowiańszczyzny i nie tylko, u Bałtów podobnie, był on dziś hodowany w domach i widziano w nim wcielenie ducha domowego, opiekuna domu. I w krajach słowiańskich dość powszechnie skrzywdzenie tego zwierzęcia postrzegano jako ciężką przewinę. Z drugiej strony, podobną czcią Słowianie obdarzali zwierzęta pracujące, a więc pomagające im w rolniczym trybie życia, przede wszystkim woły i konie, które często wykorzystywali bardzo mocno w pracach polowych. I zakazane było właśnie bicie ich, obchodzenie się z nimi nazbyt surowo, a w niektórych stronach nawet zachowały się dosyć długo pogrzeby sprawiane tym zwierzętom i stojące w polach wręcz mogiły tych żyjątek, wspierających człowieka w jego działaniach. Pewnym elementem również etykiety postępowania z sakrum jest tabuizacja imion boskich, istot potężnych i silnych. Historycy religii, badacze są dość zgodni co do tego, że w zasadzie nie znamy ani jednego prawidłowego miana bóstwa słowiańskiego, ponieważ wszystkie imiona, które mamy zapisane w kronikach, mają być mianami zastępczymi, powstałymi po to właśnie, żeby nie kalać pochopnym wymawianiem prawidłowego imienia bóstwa, które prawdopodobnie znane było to prawdziwe imię jedynie garstce wybranych kapłanów. Natomiast pewnym przykładem dosyć, można powiedzieć, bieżącym i namacalnym jest określenie niedźwiedzia, którego powszechnie postrzegano jako zwierza silnego, broniącego od czarta, broniącego na tej zasadzie, że jako mocniejszy od czarta, tak postrzegano niedźwiedzia, go odstrasza i przegania, że dla siły tego zwierzęcia używano miana zastępczego. Miedź, wiedź, wiodący do miodu. I w takiej formie zachowała się ta nazwa we współczesnym choćby języku rosyjskim. W pewnym momencie jednak ta w istocie zastępcza nazwa stała się na tyle powszechna, że uznano ją przynajmniej w niektórych obszarach za nazwę pierwotną, właściwą. I stąd choćby w języku polskim nastąpiła tabuizacja wtórna, czyli to początkowe M przeszło w N, właśnie po to, żeby prawidłowej nazwy miedźwiedzia czy niedźwiedzia nie wymawiać. W ten sposób przechodzimy dosyć gładko do drugiej grupy zakazów tabuistycznych, które można określić jako niekuszenie licha, czy niewywoływanie wilka z lasu. Jak więcej o tym mówiliśmy w nagraniu o modlitwach, u Słowian powszechna i istotna jest wiara w stwórczą moc słowa. Mówiąc o czymś, nazywając to, nadajemy temu pewną energię, rzeczywistość, prowokujemy to, można powiedzieć, do zamanifestowania się. Stąd właśnie Słowianie rozwinęli bardzo szeroki wachlarz nazw zastępczych
na istoty szkodliwe czy zjawiska negatywne, byle tylko nie nazywać ich tym prawidłowym imieniem wprost, żeby nie prowokować ich zaistnienia w rzeczywistości. I tutaj drugą jakby grupą przynależną są zachowania niewskazane ze względu na archaiczną magię podobieństwa. To znaczy, jeżeli wykonuje czynność, która przypomina pławienie się w bogactwie, czyli na przykład cieszę się, mówię o tym, jak mi dobrze, jak jestem zadowolony ze swojego dobrostanu, no to potencjalnie w myśli logiki przyciągam bogactwo do swojego życia, ale działa to też w drugą stronę. Jeżeli narzekam, jak mi źle, no, to właśnie się powstrzymałem, żeby to powiedzieć na głos, żeby tego nie artykułować. Wiadomo, o co chodzi. No to, ale jeżeli tylko skupiam się na narzekaniu, to ten stan rzeczy potęguję i umacniam. Natomiast ta logika archaicznej magii podobieństwa dotyczy również sytuacji nieco mniej dla nas oczywistych, ale tu dobrym przykładem dysponuje folklor, kiedy to pogrzeby odprawiano już te w obrządku ludowego chrześcijaństwa z chorągwiami i stąd właśnie dzieciom zakazywano, no zabawa w pogrzeb to w ogóle już niedopuszczalna, ale dzieciom zakazywano nawet bawienia się z czymś, co przypominało chorągwie, właśnie z tą motywacją, żeby nie sprowokować przydarzającego się we wsi pogrzebu, czyli zgonu kogoś ze współmieszkańców. Oprócz tego, jeżeli chodzi o tabu, to warto też tutaj przejść do kolejnej grupy, czyli do tabu związanych z granicami i stanami niezdefiniowanymi, ze wszystkimi obszarami przejściowymi. Każda granica, ta najbardziej wyraźna w archaicznym światopoglądzie, to próg własnego domu, czyli granica między światem swoim, własnym, tym najbardziej, najlepiej znanym, a światem zewnętrznym, potencjalnie niebezpiecznym, ale również granica między dwoma włościami, miedza między dwoma polami, czy nawet rozdroże, są obszarami potencjalnie niebezpiecznymi, na których szczególnie łatwo mogą czyhać różne straszydła, czarty i niebezpieczne istoty. A z drugiej strony wszystkie stany przejściowe, bliżej niezdefiniowane. W stanie takim znajduje się kobieta przy nadziei, która jest jakby jedna, ale w niej dojrzewa już nowe życie, więc niby jest w niej to drugie stworzenie, nie do końca wiadomo. A jeszcze co gorsza, no ta matka, kobieta sama w sobie przynależy z pewnością do tego świata, do świata żywych. Ale to dziecko, które ona w sobie nosi, jeszcze do świata żywych nie przybyło. Więc skoro nie należy jeszcze do świata żywych, to potencjalnie przynależy do zaświatów. Stąd kobietę ciężarną otaczał zawsze, zresztą nie tylko u Słowian, ale otacza wciąż i w bardzo wielu innych kulturach i tradycjach, szereg zakazów, magicznych przepisów. Ale ta kobieta ciężarna to jest przykład, powiedzmy, jeden z najbardziej jaskrawych, a przykładem innym są również nowożeńcy, czyli już nie panna, jeszcze nie kobieta zamężna. Już nie kawaler, jeszcze nie mąż gospodarz. Przykładów można by podać nieco więcej, ale chyba rozumiemy, o co chodzi. Czyli te wszystkie stany, kiedy człowiek przechodzi z jednego porządku do drugiego i kiedy jest to stan, który wymaga obrzędowego uporządkowania, usankcjonowania i zamknięcia stanu poprzedniego i wprowadzenia już ten stan nowy, właściwy, przez tak zwany
obrzęd przejścia. W ogóle w tradycyjnych kulturach wszystkie zjawiska nie do końca zdefiniowane, moglibyśmy powiedzieć przejawy chaosu, choćby chwilowego, są potencjalnie niebezpieczne, bo nigdy nie do końca wiadomo, co się z nich tak naprawdę wyrodzi. Moi kochani, już w tej chwili możemy się wstępnie zorientować, że te zjawiska, o których wspominałem, są groźne nie ze względu na pojęcie, powiedzmy, ekwiwalentne grzechowi jako takiemu, ale raczej ze względu na uchybienie, czy to osobowej czci jakiegoś bóstwa, czy innego bytu, a z drugiej strony ze względu na możliwość zetknięcia się z, powiedzielibyśmy, mocą, nie przydając jej na razie jakiegoś konkretnego do określenia, ale po prostu z mocą, która jest nie do końca zdefiniowana, nie do końca ukierunkowana, tak jak zbyt wysokie napięcie elektryczne to jest całkiem dobre porównanie i wymaga stosownego właśnie zdefiniowania albo wręcz odprowadzenia, uziemienia, żeby zagrożenie stanowić przestała. Wracając jeszcze na chwilę do przykładu tych przepisów i zakazów magicznych otaczających choćby kobietę ciężarną, to tutaj należy zaznaczyć, że to działało w dwie strony. Z jednej strony one miały chronić otoczenie przed jej potencjalnie niebezpiecznym wpływem, ale z drugiej strony ją samą przed potencjalnie niebezpiecznym wpływem otoczenia. I jeżeli mówimy już o wpływach otoczenia, to tutaj gładko przechodzimy do czegoś, w co dzisiaj już może troszeczkę mniej spędza nam sens powiek, a w kulturze tradycyjnej jest zapewne częstszym przedmiotem niepokojów, czyli do czarów i czartów. Czartów tutaj w cudzysłowiu, bo pod tym pojęciem tutaj umieściłem wszystkie potencjalnie złośliwe, potencjalnie szkodliwe byty. Zawsze należy mieć na uwadze, że nie tylko nazywając coś wprost, ale nawet myśląc o czymś intensywnie, nadajemy temu pewien ruch, pewną istotność i zwłaszcza tak zwane słowa wypowiedziane w złą godzinę mogą się nie w sposób niebezpieczny, niepożądany spełnić, a tak samo w różnych miejscach, typu tych granic, czy w miejscach, które są naturalnym środowiskiem przebywania pewnych bytów, możemy się natknąć na takiego niechcianego gościa, jakąś istotę duchową, która się czy to do nas przyczepi, czy poddać się wpływowi złego oka jakiejś złorzeczącej osoby, czy chociażby osoby, która nawet nie kierując konkretnie przeciwko nam jakichś złych zamiarów i złośliwych intencji, może po prostu ze względu na swoją negatywną osobowość, czy akurat konkretny negatywny stan, w którym sama się znajduje, bezinteresownie w cudzysłowiu obdzielać całe swoje otoczenie takim miazmatem, wyziewem, z którym nie będziemy chcieli mieć bliższej styczności. I to również należy umieścić w tej samej kategorii potencjalnie groźnych i raczej godnych unikania wpływów zewnętrznych. Tu wspomniałem o negatywnych emocjach i tutaj warto zdać sobie sprawę, że choroby, uczucia czy wszystkie stany, którym podlegamy, zgodnie z logiką animistyczną, nie są jakimiś bezosobowymi stanami, tylko
mają swoją reprezentację, potencjalnie samoświadomą, czyli związane z nimi duchy, które mogą się manifestować w naszym życiu i się do nas przypałętać, przykleić. Stąd również, jeżeli odczuwamy silne, negatywne uczucia, to co najmniej przyciągamy żywiące się nimi stworzenia, albo wręcz jesteśmy w stanie mimowolnie takiego ducha samodzielnie odkarmić i do bytu powołać. I zdecydowanie takie coś potrzebne nie jest, czyli w tej samej kategorii umieścimy właśnie pielęgnowanie własnych złości, niespełnionych animozji. Ale z drugiej strony również wszelkie obsesje czy zaburzające ład naszego życia, uczucia i popędy, również o ile nie są oczywiście popędami konstruktywnymi, bo w określonych sytuacjach gniew czy złość są w pełni słuszne i mają za zadanie popchnąć nas do działania w określonym kierunku, jednak pielęgnowanie ich czy dokonywanie właśnie czynności obrzędowych, religijnych, poddając się ich wpływowi, również jest niewskazane, bo narusza coś, co moglibyśmy związać z mirem obrzędowym. A mówiąc o mirze obrzędowym, łatwo przechodzimy do miru społecznego, ponieważ człowiek, jako stworzenie stadne, gromadne, żyjące w zbiorowości, również powinien w tej społeczności ludzkiej pewnych zasad przestrzegać, z których bodaj najważniejszą jest mir właśnie, czyli pokój i ład społeczny. Należy zdać sobie sprawę, że każda zbiorowość ludzka, czy będzie to nasza rodzina, kraj, miasto, czy gromada praktykujących rodzimowierców, również ma swojego ducha, swoją reprezentację w zaświatach, można powiedzieć. I nasze działania również są przez takiego ducha odbierane i on czy ona będzie stosownie do naszych relacji i działań reagować. Także to również trzeba mieć na względzie, ale jest też czynnik nieodwołujący się tak naprawdę do animizmu, a bardziej do mitycznej interpretacji rzeczywistości, zgodnie z którą zadaniem człowieka jest powielać boskie wzorce. Jeżeli, jak wierzymy, bogowie nadali światu ład i również takiego ładu radzi byliby widzieć w ludzkiej społeczności. Wiemy z naszych mitów, że bogowie uczestniczyli w nadawaniu i kształtowaniu prawodawstwa u ludzi. Tu odwołuje się konkretnie do mitu o Sfarogu i Dadźbogu, nadających prawa małżeńskie. To również występowanie przeciwko ładowi społecznemu jest wprost naruszeniem zasad, czy to przez bogów nadanych bezpośrednio, czy oddających nadany przez nich porządek, i również jest w jakikolwiek sposób niewskazany. I ten przegląd sytuacji i czynników wiodących do potencjalnej utraty czystości obrzędowej zakończymy sprawą pochodzącą już typowo ze współczesnej refleksji, mianowicie nieuporządkowaniem we własnym życiu, ponieważ to, jeżeli sen z powiek spędzają nam niezapłacone rachunki, jeżeli do święta przygotowujemy się w biegu, myśląc o niespełnionych obowiązkach zawodowych, o czekającej nas nazajutrz imprezie urodzinowej,
a jeszcze po drodze o racie kredytu i 10 innych sprawach. To również są czynniki, które z jednej strony co najmniej nas rozpraszają, z drugiej strony mogą łatwo przyczynić się do błędów, frustracji, karmienia negatywnych emocji. A po co nam to? Dosyć długo omówiliśmy sobie, a to tylko przegląd, tak naprawdę wręcz hasłowo kategoriami tych potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Jednak wierzę, że zainteresowani tematem samodzielnie sobie poszukają, czy to w bardziej tradycyjnych opracowaniach tego tematu, lub samodzielnie dokonają refleksji i namysłu. Podsumujemy tylko tę część stwierdzeniem, że potencjalnym skalaniem, czyli czymś niebezpiecznym i niepożądanym, będzie wszystko to, co będzie nam utrudniać spełnianie religijnego celu człowieka, czyli będzie nam utrudniać zbliżanie się do bogów, będzie utrudniać przyczynianie się do podtrzymania ładu i kosmicznego, i społecznego. Czyli skalania będą to właśnie takie stany zarówno naszego ciała, w tym kontekście również chorobę, zwykłe przeziębienie utrudniające nam skupienie się, czy wyjście z domu na spacer, czy pójście wręcz na święto, to również ta choroba będzie takim skalaniem. Duch choroby dręczący nas w tym momencie jest niewątpliwie szkodliwym czynnikiem, a również tego typu stany naszej duszy, naszego umysłu, czy również takie stany naszych związków z otoczeniem, z innymi ludźmi, z duchami, z bogami. I teraz, jak się przed tego typu sytuacjami bronić, jak się oczyścić, kiedy takie skalanie nas dotknie? Tutaj bardzo dużo środków, zarówno profilaktycznych, jak i już oczyszczających, oferuje nasza tradycja. Zaczniemy sobie od omówienia pokrótce tak zwanych apotropaionów, czyli narzędzi oddalających zło. I tu skupimy się na takich kilku bardzo podstawowych, z których najważniejszy będzie ogień. Ogień dzisiaj prawdopodobnie nie jest już podtrzymywany w trybie ciągłym o ile nie w żadnym, to w większości rodzimowierczych domów. Już mało kto ma raczej ciągle podtrzymywane palenisko u siebie. Jednak w historii ludzkości jest to ewenement i wyjątek. Palenisko z ciągle podtrzymywanym ogniem czy żarem było w ludzkich obejściach praktycznie zawsze. I miało to aspekt nie tylko użytkowy do przygotowywania jedzenia, do podtrzymywania ciepła w domu czy jako źródło światła, ale również właśnie jako czynnik zabezpieczający przed wszelkimi możliwymi złymi wpływami. Ogień nie tylko odstrasza, ale wręcz fizycznie unicestwia wszelkie szkodliwe wpływy. Stąd starano się nie tylko, żeby zawsze ogień był obecny w pokoju, gdzie przebywa matka z nowonarodzonym dzieckiem, ale też, żeby przy ogniu, jak to ładnie ujmuje tradycja, ogrzał się każdy, kto chciałby ich odwiedzić. Również uprawiane przez nas na obchody kopalne skoki nad ogniem mają w głównej mierze znaczenie oczyszczające, by spaliło się wszystko to, co złe, by od nas odeszło. Na ciekawą informację natrafiłem również, przeglądając kulturę ludową Słowian Moszyńskiego,
że w pewnej miejscowości zakazano palenia ognisk obudkowych, więc tamtejsi mieszkańcy usypali stos pokrzywy i ostu jako roślin parzących i kujących i skakali nad nimi właśnie z wykorzystaniem ich jako środków do oczyszczenia z tego, co złe i szkodliwe. I tu mamy okazję, żeby przejść do kolejnego środka zabezpieczającego, jakim są wszelkiej maści zioła parzące, kujące, ale również szereg innych znanych tradycji. To się różniło trochę w zależności od regionu. Natomiast nie wiem, czy wśród innych narodów w równym stopniu, ale wśród w zasadzie wszystkich chyba Słowian najpotężniejszym roślinnym orężem magii ochronnej jest czosnek, którym nacierano się, noszono jego ząbek przy sobie jako talizman zabezpieczający przed złem. Główki czosnku wieszano w domu dla zabezpieczenia przed złymi duchami, czarownicami, szkodliwymi wpływami. I znamy to nawet z popkultury jako środka przeciwko upiorom, przeciwko wampirzom. Oprócz tego, jeszcze nawiązując do ognia, to przez pewne podobieństwo właściwości z nim, właśnie te parzące pokrzywy mają swoją moc, ale z drugiej strony przedmioty czerwone, znamy nawet współcześnie to zawiązywanie czerwonej wstążki dla zabezpieczenia przed urokiem. Z jednej strony po to, żeby złe, uroczne oko zatrzymało się na takiej wstążce zamiast na osobie i żeby to na niej wytraciła się jego zła moc. Ale z drugiej strony czerwone przedmioty właśnie przez wizualne podobieństwo do płomieni mają swoją siłę przeciwdziałania złemu. Ale również wszystkie narzędzia związane z krzesaniem ognia, tutaj przede wszystkim krzemienie, również przejmują część jego dobroczynnych właściwości. Natomiast bardzo powszechnie stosowanym środkiem zabezpieczającym są wszelkiej maści ostre narzędzia. Siekiera kładzona pod łóżkiem czy wedle progu, szpilka wtykana we włosy czy wpinana w ubranie, nawet obnażone ostrze, z którym czy to okrążano orszak państwa młodych, czy w niektórych regionach obsiekiwano, czyli panowie stali z szablami i uderzali ostrze o ostrze, właśnie żeby nawet nie tyle przestraszyć, co wręcz posiekać złe duchy, które potencjalnie mogłyby szkodzić. Więc tutaj naprawdę szerokie jest w naszej tradycji zastosowanie ostrych narzędzi. Tych apotropajonów jest oczywiście znacznie więcej, natomiast więc nie jesteśmy w stanie dzisiaj zrobić ich pełnego katalogu, pełnego przeglądu. Przejdziemy teraz natomiast do tych środków oczyszczających, czyli tych, które stosuje się, kiedy już od skalania dojdzie do jakiejś potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Więc przede wszystkim będzie to okadzanie dymem, najlepiej z święconych w czasie obrzędów religijnych ziół. Tu również gatunki konkretnych roślin zależą od zapisu, od regionu. Natomiast najpowszechniejszym uznaniem cieszyła się, zdaje, bylica Boże Drzewko w naszej tradycji. Również duże wzięcie ma dziurawiec. Z drugiej strony, takim dobrze poświadczonym sposobem pozbywania się niechcianych wpływów są sposoby w zasadzie imitujące w jakiś sposób środki fizycznej higieny, czyli ocieranie, a zwłaszcza obrzędowe kąpiele, szczególnie chętnie w sobótkę. Przed sobótką, jak mówi tradycja, nie wolno kąpać się w rzekach, stawach i jeziorach, bo tam złe siedzi. Po sobótce już kąpać się wolno,
w tych miejscach. Natomiast polewanie wodą jest szczególnie chętnie stosowanym środkiem i uwidacznia nam też sposób myślenia o skalaniu, jakim jest choroba, ponieważ jednym z tradycyjnych zabiegów leczenia chorób jest umycie pacjenta właśnie wodą, wodą z dodatkiem konkretnych ziół i uzupełniające dowierzenie, że następna osoba, która nad tą wodą przejdzie, ta zapadnie właśnie na chorobę, którą z pacjenta zmyto. I ostatnim, o którym my sobie dzisiaj wspomnimy, środkiem oczyszczającym jest ten, który pojawił się już jako opatropajon, czyli ogień zdolny spalić złe duchy, złe wpływy, którego bliskość pomaga człowiekowi się oczyścić. A skoro przy okazji tych potencjalnych źródeł skalania czy nieczystości wspomnieliśmy już o sprawach związanych z naszymi uczuciami czy z nieporządkiem, chaosem w życiu, no to dosyć oczywistą metodą oczyszczenia się z nich będzie właśnie uporządkowanie tej sfery naszego życia, czyli zajęcie się problemami, powiedzielibyśmy to, podstawowymi, zanim będziemy chcieli nasze życie ruszyć dalej i rozwijać. Moi kochani, ja się strasznie rozgadałem. Ten filmik w zamyśle miał mieć 15-20 minut, ma już ponad 40. Będziemy więc kończyć. Ja uzupełnię to jeszcze tylko teorią pewną antropologiczną, z którą ja się zapoznałem w książce bodajże pana Wasilewskiego o tytule Tabu, zgodnie z którą tabu, czyli te magiczne zakazy, definiowane były pierwotnie w sposób, który miał na celu uczynić ludzkie życie maksymalnie zgodnym ze wzorcami mitycznymi, czyli tymi właściwie świętymi, danymi przez bogów, ustanowionymi przez przodków w czasach świętego początku świata. Mając to na względzie już rzucone do przemyślenia, żegnam się z Wami na dzisiaj i dziękuję za Waszą uwagę.